Kochani, witajcie ponownie na moim kanale z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek z przeglądem zestawów świątecznych z Sephory. Postanowiłam nagrać taki odcinek, ponieważ ostatnio sama szukałam dla siebie prezentu urodzinowego i też zaczęłam się rozglądać właśnie w tym okresie takim, gdzie pojawiają się w Sephorze dosyć spore zniżki. To zawsze właśnie jest początek listopada. To zawsze jest okres taki, gdzie będzie Black Friday. I właśnie w listopadzie od początku zazwyczaj Sephora robi największe rabaty. W grudniu o te rabaty już jest jest ciężko, jak mam być szczera. Im bliżej świąt, to już raczej tych rabatów Sephora nie udziela tak chętnie, chociaż zauważyłam, że ostatnio dosyć często pojawia się zniżka właśnie w aplikacji. Także niewykluczone, że przed świętami jakieś zniżki będą się pojawiać. Natomiast oczywiście teraz jest największy wybór tych zestawów świątecznych i w związku z tym postanowiłam zrobić dla Was przegląd tego, co znam, tego, co lubię i tego właśnie, co możecie między innymi częściowo dostać właśnie w zestawach. Są zestawy naprawdę różne cenowo, jest różna rozpiętość cenowa. Taki najtańszy zestaw w sumie, chyba jaki znalazłam, był w cenie około 90 zł. Nawet nie wiem, czy to był zestaw. To był chyba taki gift od Denony, ale za chwilę oczywiście wszystko Wam będę pokazywać. Zrobiłam też podczas wycieczki do Sefory parę nagrań, żeby pokazać Wam, jak te zestawy prezentują się w ręku. Często też te zestawy to są takie sztuki, więc możecie sami sobie skomponować zestawy, czy to dla siebie, czy dla najbliższych porozdzielać to troszeczkę, żeby każdy dostał coś z jakiejś tam kategorii. Ja osobiście bardzo lubię kupować właśnie takie zestawy świąteczne, ponieważ też można sobie przetestować jakieś kosmetyki, których nie miałyśmy okazji używać i te zestawy zazwyczaj wychodzą po prostu korzystnie cenowo. Także dzisiaj będzie taki przegląd z Sephory, tego co ja polecam. Jeśli macie jakieś swoje ulubione zestawy, o których nie wspomnę, to później oczywiście po obejrzeniu odcinka piszcie mi koniecznie w komentarzu. Podczas tego odcinka, oprócz tego, że będę tutaj Wam opowiadać o tych zestawach i za co je lubię i dlaczego je polecam. To będą się oczywiście pojawiały przebitki z sefory i same zestawy oraz, oraz ich ceny. Teraz aktualnie jak nagrywam ten odcinek, to na wiele marek jest minus 30% w tym ta zniżka wchodzi właśnie na zestawy, ale też na wiele marek jest minus 25%, jak na przykład Glow Recipe, czyli ta marka pielęgnacyjna, także warto się zainteresować. Myślę, że nawet jeśli nie zdążę z publikacją tego odcinka, bo może tak się zdarzyć, że ta zniżka już się po prostu skończy, to jest to też fajna opcja właśnie na Black Friday, gdzie te zniżki na pewno też na te produkty się pojawią. Także ja już nie przedłużam. Przygotujcie sobie coś do picia, rozciąćcie się wygodnie, pamiętajcie o kciukach i zapraszam Was na przegląd zestawów świątecznych z Sephory. Zaczniemy sobie od marki Rare Beauty, i tutaj w tym roku, jak zwykle, marka Rare Beauty przygotowała kilka zestawów świątecznych. Pierwszy z nich jest to zestaw, który ja kupiłam już w ubiegłym roku. Wprawdzie nie pamiętam, czy kupiłam go w tej dokładnie konfiguracji, jeśli chodzi o produkty. Dwa produkty na pewno się powtarzają i jest to rozświetlacz i jest to róż. Trzeci róż, nie pamiętam, czy w tym odcieniu, w tym zestawie był, być może, że było coś innego, nie jestem teraz do końca przekonana. Natomiast od razu Wam mogę powiedzieć, że jest to fantastyczny zestaw. Do przetestowania sobie właśnie tych kosmetyków, i przede wszystkim jest to bardzo, bardzo wydajny zestaw, ponieważ. Powiem wam wprost, że odcień wirtu i ten rozświetlacz ja mam od zeszłego roku. Wiadomo, że mam dużo też kosmetyków w swojej kosmetyczce, więc nie używam tego tak często. Gdybym zaczęła używać tego na co dzień, to szybko, szybciej by się skończyło. Natomiast używając tego od czasu do czasu, nadal ten zestaw tego różu i rozświetlacza mam. Jeśli chodzi o trzeci róż w tym komplecie, to tutaj tego odcienia nie miałam i w zeszłym roku wydaje mi się, że był inny odcień w zestawie, którego się pozbyłam. Natomiast ten odcień nawet w tym roku. Uważam, że jest ładniejszy, jest taki bardziej jesienny, także cały zestaw Wam z czystym sumieniem polecam. Zestaw kosztuje 179 zł. Na markę Rare nie wchodzi więcej niż 10%, jeśli uzbieracie punkty. Natomiast myślę, że na tę zniżkę na Black Friday na pewno będzie wchodzić. Ogólnie wydaje mi się, że Sephora bardzo dobrze się w tym roku zaopatrzyła, ponieważ zestawów Rare Beauty i Lanesh, było mnóstwo. W zeszłym roku pamiętam, że jak one się pojawiły, one natychmiast się sprzedały, także wydaje mi się, że w tym roku tych zestawów oni po prostu mają więcej. Także na ten zestaw na pewno polecam zapolować i jest to moim zdaniem najlepszy zestaw od Red Beauty, taki godny zakupu. Są również inne zestawy tuż do rzęs, kredka. Tamten zestaw nie jest jakiś atrakcyjny moim zdaniem, ten poprzedni możecie nawet rozdzielić, właśnie jeden róż komuś sprezentować, jeden zostawić sobie, a ten zestaw, który jest właśnie z tuszem i z kredką, nie do końca mnie przekonuje, także tutaj bym tego nie brała. Tuż od Real nie jest jakimś moim ulubionym. Kolejne dwa zestawy, które bardzo, bardzo polecam i które kupuję właściwie jeden z nich co roku. Przede wszystkim pierwszy z nich to jest zestaw miniatur od Laneige. Jest to Midnight Minis, zestaw do pielęgnacji ust. I mamy tutaj pięć mini produktów o gramaturze 3 gramy. To są maseczki do ust, które ja osobiście uwielbiam. W tym roku pojawiły się w tym zestawie w innych smakach. Całość kosztuje 99 zł, więc uważam, że jest naprawdę super opcja, ponieważ takie malutkie balsamiki staczają też na bardzo, bardzo długi czas. I ponieważ jest ich aż 5, możecie obdarować tymi balsamami najbliższe wam osoby. Ja tak właśnie w zeszłym roku zrobiłam i jak robiłam paczki pod choinkę, sobie zostawiłam dwa smaki, a jeden dałam siostrze, jeden dałam mojej siostrzenicy i jeden dałam mojej mamie do paczki świątecznej. Nawet pokażę Wam na dowód, że mam jeszcze z zeszłego roku. Mam, sobie zostawiłam grejpfrutowy i waniliowy i jeszcze tutaj ta maseczka w środku jest. Te maseczki są naprawdę fantastyczne, jeśli macie spiesznięte usta. Często ja mam w zimie także niestety na mrozie gdzieś obliżę usta i po prostu za chwilę one są spierzchnięte. Wracam do domu, nakładam tę maseczkę na całą noc i rano wstaję z naprawdę przepięknymi, gładkimi ustami. Można tego też używać spokojnie właśnie jako błyszczyków i są to fantastyczne produkty. Taka jedna maska duża jest właściwie nie do zużycia na własny użytek, a też warto sobie przetestować właśnie mniejsze pojemności i otwierać na świeżo. Także opcja taka, którą możecie też obdarować bliskie osoby lub po prostu przetestować sobie różne Smaki. I teraz 99 zł minus 25, więc za 75 zł możecie kupić sobie właśnie taki zestaw balsamików, więc fajna opcja. I kolejny zestaw od Lanesh to takie duo do ust. Mamy w tym zestawie Lip Glowy Balm i mamy też taką maseczkę. I jest to smak peppermint, i to jest zestaw, który mnie bardzo kusi. Od razu Wam powiem, że ten zestaw z moimi maseczkami również planuję zakupić, ale zobaczyłam, że jest ich dużo w seforze, więc na razie się wstrzymałam. Do pracy mi się super przydadzą. Nie trzeba dźwigać takiego dużego słoika na pakiet, gdzie biorę taki malutki. Ten zestaw zestaw właśnie Peppermint, bardzo kusi mnie tym zapachem. To jest mięta pieprzowa i pachnie jak środek takich czekoladek miętowych. Wiecie o co mi chodzi. Jeśli ktoś lubi tylko taki zapach, to serdecznie Wam polecam, bo myślę, że działanie będzie takie samo. Za 115 złotych, więc tutaj też teraz wchodziło minus 25 na ten zestaw. Myślę, że warto się nim zainteresować. Będzie też ładnie wyglądała pewną pod choinką dla kogoś jako prezent. Właściwie polecam wszystkie zestawy od Laneige i trzeci, który polecam, to zestaw do pielęgnacji. Mamy tam giełkę krem giełce. Mamy lekki krem, który ja zresztą mam w dużej pojemności tutaj na stole. Jest fantastyczny, to jest moja druga sztuka. Tylko akurat ten krem udało mi się złobić w TK Maxie za prawie połowę ceny. Czasem można tam złobić ten krem właśnie. I w tym zestawie jest ten krem i też jest maseczka taka na noc do twarzy. Ja tej maseczki na noc żelowej używałam często na klientkach, więc jeśli ktoś chce sobie taki zestaw przetestować, to on również jest fantastyczny. W bardzo dobrej cenie 99 zł. Nawet wiecie, można sobie gdzieś w podróż zabrać. Te kosmetyki mają bardzo fajną Konsystencje super się sprawdzają pod makijaż ja lubię ich również używać na klientkach i także na sobie jaką tylko okazję to kupuję i też jest fajna pojemność, bo krem w giełce ja mam go tutaj też na stoliku to jest coś takiego tutaj mamy aż 50 ml z tego co czytam 20 ml tego kremu a standardowa pojemność to jest chyba 50 ml więc wcale nie jest ten krem jakoś mały w tym zestawie i jest jeszcze malutka maseczka 10 ml także myślę, że też fajny zestaw do pielęgnacji którym warto się zainteresować interesować. Kolejny zestaw to takie duo od Charlotte Tilbury w klasycznym już odcieniu Pillow Talk. Konturówka i kredka. Jest to zestaw w cenie 119 zł. To jest taki bardzo klasyczny odcień różu. Jeśli nie wiecie, co kupić, jaki odcień pomadki, ta pomadka jest taka naprawdę bardzo klasyczna i będzie pasowała większości osób. Jak pytam często klientek na pakiecie ślubnym, jaki by chciały odcień ust, mówią, że nie wiedzą, że lubią coś w różu. To jest taki odcień, który podoba się i pasuje. Naprawdę w większości osób, więc jeśli chciałybyście obdarzyć kogoś takim fajnym zestawem, to serdecznie polecam. Konturówka jest tam temperowana, więc też starczy mimo tego swojego małego rozmiaru na dłuższy czas. No i jest to taki klasyczny odcień różu, który naprawdę będzie pasował większości osób. No i zestaw jest w fajnej cenie, można sobie zawsze przetestować. Jeśli chodzi o kolejny zestaw, który warto kupić, jeśli na przykład jesteście wizerzystkami albo chciałybyście kogoś obdarować też fajnym kosmetykiem na prezent świąteczny, to jest. Zestaw dwóch setting sprayów właśnie marki Charlotte Tilbury i ten zestaw też jest w bardzo fajnej cenie 145 zł, także można sobie tutaj albo uzupełnić zapas, jeśli jesteście wizarzystkami, albo spróbować właśnie tej mgiełki w fajnej cenie. Jeśli nie chcecie kupować od razu dużej butelki, to tutaj możecie sobie kupić dla testu, dla siebie, nawet dla przyjaciółki, na spółkę, czy dla kogoś pod choinkę. Myślę, że ten zestaw właśnie tych setting sprayów będzie fajny dla wizarzystek, ponieważ tutaj mniejsza pojemność, więc zawsze gdzieś tam mamy Makijaże poza studio, poza salonem, no to może się fajnie sprawdzić do zabierania ze sobą. No i też dla osób, które chcą przetestować, jesteście na przykład we dwie, możecie zawsze podzielić takim zakupem i też będzie taka mgiełka ładnie wyglądała w jakiejś kompozycji świątecznej, pod choinkę w prezencie dla kogoś. I trzecia i ostatnia już propozycja od Charlotte Tilbury, którą polecam, produkty, które używam na klientkach, to takie duo em, róż i rozświetlacz. Bardzo lubię te produkty. Teraz właśnie jest taki zestawik w cenie 155 zł, więc też fajna cena, żeby sobie przetestować za produkty w tej cenie. Ja osobiście bardzo lubię, ale uważam, że są to lepsze produkty na użytek własny, ponieważ do pracy na klientkach zdarzyło mi się nieraz, że, że nie przekręciłam produktu i on gdzieś dojeździe niestety się przycisnął inną kosmetykę i po prostu zalał mi kosmetyczkę, więc uważam, że akurat ten zestaw jest lepszy na własny użytek, ze względu też na to, że ma gąbeczkę, którą wprawdzie można ściągnąć, niemniej jednak ja lubię takie praktyczniejsze kosmetyki, na przykład z pompkami, które mogę po prostu wyciskać, gdy pracuję na klientkach, albo zeskrobać w paletce, a tutaj już ta formuła tego opakowania nie bardzo mi pasuje do używania na klientkach, także ja je na klientkach raz miałam i już nie mam, mam już na własny użytek i bardzo, bardzo go lubię i właśnie takie duo uważam, że że fajnie się sprawdzi też na własny użytek w prezencie dla kogoś. Bardzo klasyczne kolory, właśnie znowu też mamy ten klasyczny odcień Pilotok i bardzo ładny rozświetlacz. Także też serdecznie Wam polecam ten zestawik. Kolejny zestaw będzie nieco droższy, i tutaj mamy zestaw marki Dior. W zasadzie bardzo piękny zestaw, naprawdę na święta dla bardzo bliskiej osoby. Produkty Dior do ust ja uwielbiam, staram się. Jak tylko jest okazja, jakaś fajniejsza zniżka, kupić sobie coś tej marki. I też moja siostra lubi produkty tej marki do ust, więc jak są jakieś urodziny, czy właśnie pod choinkę. W zeszłym roku na przykład dostała ode mnie pomadkę. W tym makijaż na ustach też mam właśnie błyszczyk tej marki. Są naprawdę fajne, jakościowo, piękne opakowania, więc super to wygląda. I ten zestaw składa się z dwóch produktów do ust, takich. Iconic, czyli właśnie tego błyszczyka i takiego balsamu Lip Glow, który delikatnie zmienia kolor na ustach. Do tego mamy jeszcze produkt do pielęgnacji i fantastyczną kosmetyczkę, więc cały ten zestaw ogólnie wygląda przepięknie i będzie fantastycznym prezentem dla bliskiej osoby. Sprawdzałam dzisiaj, przed nagraniem tego odcinka wchodziła na niego zniżka minus 25%, także mimo tej ceny 450 zł prawie, no to można go kupić około stówkę, 110 zł taniej, właśnie z tą zniżką 25%, więc uważam, że jak za tę cenę naprawdę bardzo fajny zestaw, ponieważ te produkty kosztują same ponad 200 zł, a jeszcze macie tutaj piękną, przepiękną kosmetyczkę marki Dior, więc sama się zastanawiam czy nie sprezentować siostrze na urodziny właśnie takiego zestawu. Nie martwię się, bo ona nie będzie oglądała odcinka, więc i tak nic nie będzie wiedziała. Piękny zestaw, naprawdę mega mi się podoba i jest to jeden z moich ulubionych tegorocznych zestawów, jeśli chodzi o Sephora. Kolejny słodki zestaw, którym warto się zainteresować, to duo do ust. Tart. Miałam już te produkty yy, i bardzo mi się fajnie sprawdziły. Gdybym nie miała tyle kosmetyków do ust, to myślę, że z chęcią bym do nich wróciła. Fajne było, żeby właśnie też zrobić jakąś taką paczuszkę. Ogólnie jestem fanem robienia właśnie takich. Yy, Fajnych prezentów i zawsze mojej siostrze robię taki zbiór fajnych kosmetyków, często i robię jakiś kalendarz od kilku lat właśnie taki adwentowy, bo nie zdążę wszystkiego przetestować albo użyję raz, a mam dużo nowych rzeczy i w tym roku być może też jej taki kalendarz jakiś mniejszy zrobię, także właśnie te zestawy są super, bo można sobie wybrać po jakimś jednym produkcie i mamie, siostrze taką paczuszkę z różnymi fajnymi kosmetykami. Tutaj mamy akurat dwa produkty za cenę 99 zł, więc jest to nawet niższa cena niż jeden kosmetyk pełnowymiarowy, a też wchodzi na tart, sprawdzałam dzisiaj 25%, także myślę, że warto się tym zestawem zainteresować. Serdecznie Wam polecam ten zestawik, jeśli chciałybyście komuś coś sprezentować. Kolejne zestawy, trzy, które mnie bardzo zainteresowały, to jest marka Glory Sleep, czyli tutaj pielęgnacja. Uważam, że mają naprawdę bardzo fajne, zróżnicowane produkty w tych zestawach, są obecnie dostępne trzy zestawy. Jeden Fruit Babies, i tutaj jest to zestaw, w którym mamy pięć produktów. Miałam ten zestaw i jest naprawdę bardzo fajny. Przede wszystkim lubię te produkty z serii Watermelon, są bardzo fajne, przepięknie pachną. I też teraz sprawdzałam, na tę markę wchodzi minus 25%. Kolejny zestaw, który. Cały czas za mną chodzi. Jest to zestaw za 239 zł i jest to zestaw, który zawiera sera. Bardzo mnie on interesuje, ponieważ akurat tych produktów nie używałam oprócz serum watermelon. Niesamowicie mnie ten zestawik interesuje. Także myślę, że się skuszę. Na razie jeszcze nie kupiłam tych zestawów, ale myślę, że dla testu lubię właśnie kupić takie małe pojemności. I jest to znowu fajny zestaw, który zawiera miniatury. Znowu można fajnie połączyć ten zestaw w inne prezenty. Ale można też przetestować samemu. Ja powiem wam szczerze, że wszystko, co miałam marki Glory Sip, fantastycznie mi się sprawdziło. Uwielbiam giełkę, jak tylko używam tej giełki takiej właśnie arbuzowej na klientkach zawsze zwracają uwagę na to, co to jest za zapach. Przepięknie pachnie, fajnie nawilża i właśnie ten zestaw z są giełką arbuzową również jest do kupienia i jest najtańszy z tego całego zestawienia, bo kosztuje uwaga 159 zł i to są takie chyba trzy hity w tym zestawie, ponieważ ja tę giełkę arbuzową już znam, to tego zestawu nie za bardzo chcę kupować, aczkolwiek bardzo mnie te Dew Drops y, kuszą, no i też nie testowałam tego trzeciego produktu, już sprawdzam co tu jest, Hue Drops. Y, nie testowałam tych dwóch produktów, także na ten zestaw już w ogóle mam mega ochotę, ponieważ ze zniżką 25%, no będzie to fajna, fajna cena, myślę około 120 zł, żeby sobie przetestować te trzy produkty, myślę, że bardzo, bardzo fajna opcja i te zestawy Glowry sleep mega mi się podobają, ja ogólnie bardzo lubię produkty tej marki. Oni mają takie żelowe, lekkie konsystencje, które świetnie się sprawdzają pod makijaż. Wszystko właściwie, czego używałam do tej pory, fantastycznie mi się sprawdzało. Jedynie mgiełkę miałam podwójnie, ale z tego względu nie kupuję nic, ponieważ mam mnóstwo pielęgnacji, które mam do zużycia. I teraz, jak idę już do sefory, dlatego do tej pory oczywiście nie kupiłam tego zestawu, bo jak idę teraz do sefory, to hamuje się, żeby nie kupić nic ich marki, bo te opakowania są jeszcze takie piękne, takie słodkie, że chciałoby się wszystko tej marki mieć, ale wiem, ile mam pielęgnacji do zużycia i muszę to najpierw zrobić. Także być może skuszę się na jakiś taki mały jeden zestaw, właśnie to może będzie ten z tą giełką, bo cena jest tutaj dosyć atrakcyjna. Także jeśli miałobyście ochotę przetestować swoje produkty tej marki, to bardzo serdecznie Wam polecam, dlatego że yy, są. Godne, godne uwagi i ja nie polecam Wam czegoś po prostu czego. Nie testowałam. Jest oczywiście dużo zestawów tutaj w seforze, które jeszcze są. Są zestawy. Tutaj teraz możecie zobaczyć na przebitce zestawy trzech palet tart. Natomiast powiem Wam wprost, że ja nie lubię ymm, formuły palet, palet tart i dla mnie już takie trzy palety w zestawie to jest too much, bo mam tyle palet, że nie chcę wydawać po prostu na to pieniędzy. Natomiast jest to fajna opcja. Jeśli znacie ulubioną kolorystykę yy, jakiejś bliskiej Wam osoby yy, i chciałybyście kogoś obdarować, oczywiście zdaję sobie sprawę, że są na pewno wśród Was osoby, które kupiły te trzy palety i mają je na własny użytek. Natomiast znowuż to jest taki fajny budżetowy zestaw, żeby kogoś na przykład obdarować. Ja nie wytrzymałabym chyba tego napięcia, żeby mieć trzy palety, tart teraz, bo i tak mam za dużo tych produktów. Także myślę, że jest to po prostu taka fajna opcja, yy, żeby kupić i po prostu rozdzielić te palety yy, między trzy osoby. Zwłaszcza, że też wchodzi mi. Minus 25% na te paletki. Lubię też oczywiście markę Rituals, więc jak najbardziej zestawy tej marki polecam. Zwłaszcza, że jest taki malutki, fajny zestawik, klasyczny za 69 zł. Myślę, że to jest fajna opcja, żeby sobie też coś przetestować. Ja staram się we Wrocławiu regularnie wejść i sobie coś kupić. Ostatnio właśnie byłam, kupiłam sobie jakąś piankę i dostałam mydło za darmo, bo miałam urodziny, więc mogłam sobie wybrać jakiś prezent. Także staram się co jakiś czas sobie kupić. Nie są to tanie kosmetyki, ale mają przepiękny zapach i lubię konsystencję tych pianek, tak żeby ktoś miał chciał ochotę, to taki nie makijażowy hmm, właśnie zestaw polecam hmm, marki Rituals. I w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o moje polecajki takich zestawów świątecznych. Powiem Wam szczerze, że poleciłam Wam kosmetyki, które po prostu znam, które lubię. Ja lubię w zestawach świątecznych głównie różnorodność, więc to takim wyjątkiem są produkty od Laneige, bo te balsamy mi się świetnie sprawdzają w pracy i lubię obdarować nimi osoby, ale nie lubię takiej, takich zestawów, w których mamy na przykład właśnie trzy palety, y, trzy jakieś olejki do ust, y, o jakiejś dużej pojemności, jeśli już to właśnie niech to będą miniatury, żeby sobie coś przetestować. Y, ja jestem zmienna i często coś kupię i później lubię kupować, i później przez to, że testuję, to używam czegoś innego, więc y, na przykład nie chciałabym kupić sobie zestawu trzech olejków Fenty, mimo tego, że cenowo one wychodzą korzystnie, ponieważ to są znowu trzy olejki pełnowymiarowe w różnych smakach. Wolę jednak przetestować coś innej marki, także to są moje polecajki takiego z czystego serca produktów, które które po prostu używam na sobie, na klientkach i wiem, że każda fanka makijażu z takich kosmetyków byłaby zadowolona. Także dajcie znać koniecznie na jaki zestaw wysieczajecie, co może wy mi polecicie i czy coś wam wpadło w oko? Mi wpadły te zestawy w oko, a dajcie znać jakie zestawy wpadły wam. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już niebawem. Pa pa.